Tej kamery. Śmiesznie się gada. Jedziemy tak rano, bo mamy autobus i to jest chyba jedyny autobus do Matery właśnie o 7.40, ale zdążymy jeszcze chyba załadować jakieś espresso. Trzeba. Dzięki. Ale w ogóle maślany nie jest. No nie, bez smaku. Gdybyś go zjadł bez czekolady, to bez smaku. Czoko dobre. No. Ale jadłem lepsze. W ogóle wczoraj zrobiliśmy prawie 30 tysięcy kroków i obtarłem sobie tak nogi, mam tak stopy od spodu czerwone, chodziłem w tych Yeezy cały dzień. Nic nie czułem cały dzień, zdjąłem je na chacie i po prostu ogień. Muszę jakiś Alantan chyba kupić, czytałem, bo normalnie mam poparzone giry, nie? Nasz autobus spóźnia się już 10 minut. Czekamy. Gdzie my jedziemy w ogóle? Do najstarszego miasta tutaj. Z tym. Autobus spóźnia się już 20 minut. W oczekiwaniu konsumuję kanapeczkę domową. Trochę gumowa ta bułka, bo z wczoraj. Ale salame Milano, ogórecek i serek emmentaler, proszę państwa. A gumowe? Trochę guma. 7.40 miał być busik, jest 8.20, czyli 40 minut. Opóźnienia już mamy, kanapeczka zjedzona, kawka wypita. Ciekawe, czy w ogóle on przyjedzie, tak szczerze, bo... Czekamy, ale dużo ludzi czeka, więc to jest dobry znak. Matera, czyli miasto wykute w skale, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Według historyków jest to jedno z najstarszych miast nie tylko we Włoszech, ale też na świecie. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku w tutejszych jaskiniach mieszkali ludzie, bez prądu, bez bieżącej wody i często też dzieląc swoje lokum ze zwierzętami. Dziś te same jaskinie są atrakcją Matery, w niektórych możecie przenocować, a inne zostały przerobione na sklepy czy restauracje. Pierwsze co będę zwiedzał w tym mieście to apteka. Muszę coś kupić na te nogi, bo tak mnie pieką stopy, że normalnie hit. Alantan chyba kupię, no bo to przypomina mi to trochę takie poparzenia potatuażowe tak naprawdę. Szczypie to. Szczypie. Ty kurzajkę masz. Ty masz kurzajkę. Tak mnie giry palą. Nie wiem, czy to coś pomoże, szczerze, czy to mi nie zgnije tam teraz. Co ty myślisz o tym? Ja myślę, że... Oby nie. Się chodziło wczoraj za dużo, no to ma się odciski. I jaka recenzja, dobre? Szczypie cały czas. Matera oprócz tego, że jest to najstarsze miasto we Włoszech i chyba nawet w Europie, z tego co pamiętam, kręcili tutaj Pasję, taki film pewnie każdy z was zna, i ostatnią część Jamesa Bonda, której niestety nie oglądałem. Jest naprawdę bardzo ładnie i pan śpiewający i grający na gitarze za mną dodaje na pewno klimatu tutaj. Pierwsze co będziemy tutaj zwiedzać to są wodociągi. Chodzę tam za darmo, mam poniżej 18 lat. W sumie to nie są chyba wodociągi. Z tego co przeczytałem, to jest podziemna cysterna, która kiedyś po prostu zapatrywała w miasto w wodę. Swego czasu było tutaj podobno ponad 5 milionów litrów wody. Zwiedzanie tego obiektu trwa około 5 minut, także na pewno fajny sposób na to, żeby się schłodzić, bo dzisiaj jest mega gorąco, a tam w podziemiu było chłodno. Tam jest taki most, nie wiem czy go widzicie stąd, ale właśnie tam idziemy, bo wygląda super. Wygląda jak ten most w Shreku taki, co oni tam szli, nie wiem czy kojarzycie, na pewno kojarzycie. Tylko teraz mi mówisz, że masz lęk wysokości? Nie wygląda to dobrze tu. Pana proszę schować do plecaka, żeby się iść. Nie, muszę dla widza nagrywać. A, dobrze. A nie lepiej musisz, tędy iść? Chyba lepiej, wiesz? Jeśli chodzi o takie w ogóle wspinanie się i chodzenie po górach, to moje wyczyny to jest tak, Świnica. Wszedłem raz na Świnicę, ale wjechaliśmy na Kasprowy kolejką i dopiero z Kasprowego na Świnicę wszedłem. Nie, że tak od zera. No i na Nosal tam wszedłem chyba 2 czy 3 razy. Marta leci w klapach. Leci w klapach? No, powoli, ale leci. Dawaj, lecisz pierwszy. No dobrze, kolega. Badaj grunt. Czy są węże tutaj? Co, nie wiem. Słyszałem, że wąż rzeczny jest niebezpieczny. Jaki? Rzeczny. Dobra, widzimy już ten most, jesteśmy blisko. Nie, ale cieszę się, że dużo ruchu jest na tym wyjeździe, bo to jest zupełnie odmienne do tego, co się dzieje w Warszawie, jak nagrywamy kebaby i tak dalej. W sumie nie tylko w Warszawie. No. To jest ten most. Ja to nie lubię takich mostów, szczerze. Nie lubisz? Nie. Gdzie teraz?
Tutaj? No. Ja tutaj nawet rąk nie potrzebuję. Kurwa. Grubo tu jest. Jesteśmy na moście. Let's go! Ostro. On się buja normalnie. Fajnie. Nie bujaj, gościu. Ja nie bujam. Nie bujaj. Grubo tu jest, powiem wam. Nie bujaj! Nie mogę patrzeć na dół, bo się trochę boję, szczerze. Ale widoczki są mocne. No dobra, jestem już po drugiej stronie. Chyba dalej nie idziemy, bo tam dziewczyny zostały. One są w klapkach, więc nie dałyby rady zejść chyba. Jest naprawdę przepięknie. Mostek mrozi delikatnie krew w żyłach, że tak powiem. Jeśli boicie się wysokości, to jest lekki dreszczyk. To jest droga twojego starego do szkoły. Ty, ja to się boję, ty wchodzisz? Dawaj, wejdź. Spróbuj, wariacie. Widzę, się gorąco robi na sam ten. Ja też się boję wysokości, ale warto chyba wejść. Karol ma mega lęk wysokości, ja też mam, ale bardziej, wiecie, takie roller coastery, te przeciążenia, to mnie bardziej przeraża. Chociaż no bujający się taki mostek wśród gór nad, można powiedzieć, przepaścią, no to trochę strachu jest. Matera, przepiękne okolice, jak będziecie mieli kiedyś okazję, przyjedźcie, warto. No i teraz pod górkę. Dobrze, dobrze, wyjazd odchudzający. Ale kebab za mną chodzi. Wojek, kurwa, przerzucamy się na sałatki i na jakieś cateringi. Bierzemy się za siebie. Wrócę i biorę się za ciebie. I za siebie. 170 puls, było 180 przed chwilą. Ale czuję, że chudnę, czuję, że zdrowieję. Bardzo mądry pomysł tutaj z psem. 30 stopni. Co tak wolno? Dzieciaku! Że Marta w klapkach poszła, to hit. A mnie tak pieką te nogi cały czas, nie wiem co dzisiaj będzie. Ja mówię, kurwa, wlas tam. Dzisiaj miska z kefirem chyba. Dobra, mostek zaliczony. No nie. Teraz chcą iść na krzyż. Idziesz na krzyż? Nie. Dobra, ja pójdę, żeby spalić trochę. Ja idę z wami na krzyż! Z wielkiego białego kryszcza na lesie. Gdzie? I nagrywasz coś takim. To prawda, widzowie? Weź się z nim rozpraw szybko. I co, cały film z pryszczem latałem? Tak. Już? Tak. Dobra, idziemy. Czyli nie da się wejść? Nie, na górę nie wejść. Dobra, dalej się już wejść nie da. Podobno. Nie wnikam, nie sprawdzam, nie doszukuję się innych wejść. Trudno. Z Matery do Bari wróciliśmy pociągiem i praktycznie na nas czekał, także się przyfarciło. Jedzie się coś około 2 godzin, także szybka ogarka w domu i kolacja. Zanim pojedziemy na kolację, to trochę minie, bo każdy musi się wykąpać i tak dalej, jesteśmy dosyć mocno zmęczeni, zapoceni po tej wyprawie na most. No i przechodząc obok postanowiliśmy stestować sobie to arancini, czyli taką tutejszą przekąskę smażoną na głębokim oleju. Wziąłem jeden rożek z ragu i 2 calcio e pepe. No i powiem wam, że było to średnie. Najwięcej było w tym ryżu, takie zapychające, tłuste, takie no, może po prostu to miejsce nie robi tego dobrze, nie wiem, ale no po prostu tłusty zapychacz z ryżem. Tego ragu tam było bardzo, bardzo mało, a to calcio e pepe tak naprawdę w ogóle nie serowe, sam ryż tak naprawdę. Lipa. Mam nadzieję, że w końcu zjemy coś dobrego, jestem tak głodny, że wziąłem carbonarę i pizzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę spróbować tej ośmiornicy, już nie będę jadł tej kanapki. Próbuję ośmiornicę. Czuć ten morski posmak, ale nie tak, żeby przeszkadzał. Nawet dobra. Teraz burattina chyba ze spekiem. Może to być też bresola, nie wiem. Pychotka. A co to jest to? Nie wiem, czy nie jest na. To jest z bobem. To jest z bobem na bank. Pire z bobem. Ale dobre. Mega dobre. Nie wiem, co to jest. Są tu pogłoski, że może być to topinambur, ale według mnie to są ziemniaki z bobem. Smakują identycznie jak ziemniaki z bobem. Przecież nie jadłem nigdy ziemniaków z bobem. To nie jest taka małża, taka śliska obleśna, tylko... No masz, zobacz. Ciekawe, czy to jest ziemniak z bobem, czy jesteśmy jełupami. No ale to jest ziemniak z bobem, to tak. Fave cicorie. Małża. Dobre. No ale... Carbonary jeszcze nie jadłem, ale pizza obłędna. Zjadłem całą carbonarę, była przepyszna. Zjadłem 80% pizzy. I zamówiłem tiramisu, bo spodziewałem się, że będzie również bardzo dobre przez to, że poprzednie dania były naprawdę wyśmienite. Już czuję się cały spuchnięty i ledwo tu siedzę, ale muszę spróbować. Najlepsze, ale kroplówkę potrzebuję. Wszystkie ceny macie tutaj, my już po prostu aż gały wychodzą przez to, że się tak nażarłem. Wszystko było naprawdę przepyszne. Powiem wam tak, carbonara najlepsza jaką jadłem w życiu. Tiramisu również. Jeśli chodzi o pizzę, no to wiecie, w Polsce też da się zjeść dobrą i to naprawdę nie jest trudne. Carbonara, którą jadłem, była tak przepyszna, była tak jajeczna.
Znaczy nie do końca jajeczna, no chodzi mi tutaj o to żółtko. Ona chwilę stała, ponieważ jadłem pizzę. Jestem tak łapczywy, że zamówiłem i pizzę i carbonarę dla siebie. Zjadłem 80% tej pizzy, wziąłem się za carbonarę, więc ona chwilę leżała. Mimo to nie zrobiła się tam żadna jajecznica na niej. Tam było chyba tak naprawdę tylko żółtko. I love you. Naprawdę ta carbonara była przepyszna. Ta pancetta, takie w zasadzie skwarki z niej. Coś jakby trochę ją wrzucili na głęboki olej. Tak to smakowało, taka typowa skwarka. Pizzę, którą zamówiłem, to była pizza z salami picante i z serem stracciatella. Również naprawdę bardzo dobra. W ogóle te sery ich tutaj, czy bufala, czy mozzarella, czy właśnie ta stracciatella, wszystko jest takie jakieś bardziej mleczne tutaj. I mimo to, że zamawiacie sobie w Polsce na przykład w pizzerii z tym certyfikatem AVPN pizzę, te sery nie smakują tak jak tu. Ja byłem trochę sceptyczny, bo kiedyś jak byłem w Toskanii, byłem w Wenecji, trochę pojeździłem, to nie zjadłem tak naprawdę jakiejś pizzy, która by mnie zmiażdżyła. Ta też mnie nie zmiażdżyła, ale ta jakość tych składników naprawdę tutaj robi robotę. Było to przepyszne po prostu. Zobaczyłem, że pizza jest super, carbonara jest przepyszna, ogólnie muala. No to pomyślałem sobie, że tiramisu również musi być przepyszne w tym miejscu. I takie było, bo je zamówiłem, ledwo wstałem z krzesła. Naprawdę super miejsce i to była chyba trzecia knajpa, w której byliśmy tutaj, żeby zjeść coś dobrego i dopiero tutaj wszystko było muala. Serio. Jeśli kiedykolwiek przyjedziecie do Bari i będziecie mieli ochotę zjeść coś dobrego, idźcie do tej knajpy, naprawdę było przepyszne. Muala. Słuchajcie, chwilę już tutaj spędziłem na tym statku i muszę się z wami podzielić w ogóle tym, co myślę o tym, co się tutaj dzieje, a dzieje się dużo. Dużo nie do końca pozytywnych rzeczy moim zdaniem, ale...